Dwóch policjantów oraz pięciu cudzoziemców zostało rannych w nocnej strzelaninie na osiedlu przy ulicy Rębowskiego w Zgierzu. Do aresztu trafiło 13 obywateli Gruzji i Ukrainy, którzy zaatakowali funkcjonariuszy. Trzech z nich zostanie przesłuchanych jeszcze dzisiaj Michał Banasiak. Około godziny drugiej w nocy patrolujący osiedle policjanci zauważyli grupę hałasujących i pijących alkohol mężczyzn. Funkcjonariusze próbowali ich wylegitymować. Ci odmówili, zareagowali agresją w gwałtowny sposób. Zaatakowali funkcjonariuszy policji. Niebawem w pobliżu pojawili się kolejni mężczyźni, także przystąpili do ataku. Jeden z mężczyzn rzucił w policjanta płytą chodnikową i krzesłem. W ruch poszły też kamienie i butelki. Funkcjonariusze początkowo oddali strzał ostrzegawczy, następnie padły kolejne strzały, łącznie było ich 15. Hałas obudził mieszkańców pobliskich bloków. Strzały słyszałam i to mnie właśnie przebudziło. No i później widziałam, policja przyjechała. Na miejscu zjawili się kolejni funkcjonariusze. Zatrzymano 13 obywateli Gruzji i Ukrainy. Pięciu z nich trafiło do łódzkich szpitali z ranami postrzałowymi nóg. Rannych zostało też dwóch policjantów, ale obaj opuścili już szpital. Napastnicy najprawdopodobniej usłyszą zarzut czynnej napaści na policjanta. Grozi im do 10 lat więzienia.